Witam na kolejnej lekcji na kanale Grafika dla Technika. Jest to drugi film z serii Egzamin Teoretyczny Technika-Grafika, przygotowujący do egzaminów kwalifikacji PGF-04. Jest to pierwsza kwalifikacja dotycząca kierunku kształcenia technik, grafiki i poligrafii cyfrowej. W tym filmie omówimy sobie egzamin z września 2014 roku. Linki do pozostałych odcinków i analizy pozostałych egzaminów teoretycznych znajdziecie w opisie poniżej. Przechodzimy zatem na witrynę Kwalifikacjewzawodzie.pl, ukośnik, podkreślenie, kwalifikacje. Wybieramy branżę administracyjno-usługową A, po czym klikamy w kwalifikacje A54. W dalszej części filmu będziemy analizować, Pytania i odpowiedzi z egzaminu z września 2014 roku. Polecam zatrzymać film w tym momencie, zrobić test samodzielnie, po czym obejrzeć dalszą część filmu i przeanalizować razem ze mną kolejne pytania i odpowiedzi. Dobra, tyle słowem wstępu. Nie przeciągając już dłużej, zaczynamy. Mamy godzinę czasu 40 pytań przed sobą. I pierwsze pytanie. Oblicz czas potrzebny do wydrukowania nakładu 40 000 odbitek czterokolorowych, jednostronnie zadrukowanych formatu A4 w maszynie dwukolorowej B2 o maksymalnej wydajności 4000 odbitek na godzinę. Przejdźmy sobie do arkusza, gdzie mamy już rozwiązane zadania i odnajdźmy sobie to zadanie, czyli. 40 tysięcy odbitek czterokolorowych jednostronnie w formacie A4 drukujemy na maszynie, która ma dwa kolory i jest w wielkości formatu B2. No i zobaczmy. Wypisałem sobie dane, czyli mam 40 tysięcy odbitek czterokolorowych, policzyłem sobie, ile kartek A4 zmieści mi się na B2. No i wychodzi, że Będą to cztery użytki. Wydajność maszyny dla dwóch kolorów wynosi 4000. Zatem wydajność maszyny dla czterech kolorów wynosi 2000. Ponieważ musimy przepuścić ten papier, który będzie zadrukowany dwa razy. No i w tym miejscu liczę sobie te dwie rzeczy, czyli ilość odbitek. Dzielę na 4, ponieważ chcę się dowiedzieć, ile tak naprawdę potrzebuje kartek B2, a następnie obliczam sobie wydajność maszyny, to znaczy ilość kartek B2, dzielę przez wydajność maszyny i w ten sposób otrzymuję czas potrzebny do wydruku takiej ilości czterokolorowych jednostronnie odbitek. Zaznaczam 5 godzin i jedziemy dalej. Broszura to wydawnictwo nieperiodyczne o liczbie stron. Jak pamiętamy, wydawnictwa nieperiodyczne w zasadzie występują dwa rodzaje. Po pierwsze to właśnie broszury, które występują w liczbie od 4 do 48 stron, oraz książki, które występują w liczbie powyżej 48 stron. Zatem odpowiedź narzuca się sama. Zaznaczamy pierwszą z brzegu. Trzecie pytanie. Punkt typograficzny ma długość. Znajdźmy sobie grafikę, która o tym traktuje. Tutaj mamy. No i zobaczmy sobie. Jeden punkt typo 0376. Punkt ten jednostka, ta, ta jednostka miary była używana dawniej w zecerstwie. Obecnie w grafice komputerowej używamy punktu angielskiego, zatem to pytanie tyczy się niejako historii poligrafii. Zaznaczamy odpowiedź 0,376 mm. Apla, czyli pole o pełnym pokryciu powierzchni, jest płaszczyzną o pokryciu. Zobaczmy sobie, co mówi Wikipedia na ten temat. O, tutaj jest takie dosyć. Dosyć oględne wytłumaczenie, czym jest apla. Zobaczmy sobie drugie zjawisko, które tyczy się apli, w sensie tinta. No i zobaczmy sobie tak. Tinta to jest jednolite tło, ale zwróćmy uwagę, że żadna, żaden kolor w przestrzeni barwnej cmyk, czyli cyjan magenta żółty i czarny, nie jest pokryty. Czyli jego zapotrzebowanie na ten kolor na tej powierzchni tinty nie wynosi 100%. Zatem, apla to jest właśnie takie pokrycie, które zapewnia nam 100% pokrycia powierzchni daną farbą. Załóżmy, że ten plakat będzie miał składowe na przykład cyjan 100%, czarny 40, żółty 0 i magenta 0. Wystarczy, że cyjan jest w 100%, w 100 i wtedy właśnie mówimy o apli. Czyli zaznaczamy sobie, że apla to jest 100% pokrycia koloru. Kolejne zadanie. Ile arkuszy netto papieru w formatu 610x860 potrzebnych do wydrukowania 32 tysięcy ulotek formatu A6? Przejdźmy sobie do arkusza kalkulacyjnego. Odszukajmy to zadanie. Czyli mamy papier formatu 610x860, 32 tysiące sztuk, ulotek A6. <laughs> Jak to policzyć? Ano, liczymy bardzo prosto. Bardzo proste zadanie. Po pierwsze, co musimy wiedzieć? Musimy dowiedzieć się, jaki rozmiar ma kartka A6. Tutaj, no. Albo trzeba to pamiętać, albo można, tak jak już tłumaczyłem w poprzednim filmie, skorzystać z tabeli szeregu A, no i spróbować sobie obliczyć ten format A6. Ja wiem, że format A6 wynosi 105x148. No i teraz tak. Arkusz, na którym drukujemy to 610 na 860, liczę sobie ile A6. Zmieści mi się w układzie poziomym na tym arkuszu. No i wychodzi, że zmieści się około 5 kartek. 5,8, czyli 8 już się nie zmieści. 5,8, czyli 6, przepraszam, już się nie zmieści. Zatem w układzie poziomym na szerokość wejdzie mi 5 kartek, 5 wydruków, a 6. Natomiast na wysokość policzyłem sobie, podzieliłem tą wartość przez tą. I wyszło mi, że też w sumie zmieści się 5 arkuszy, 5 użytków. W sumie łączna liczba użytków to jest 5 razy 5 dla układu poziomego. Natomiast muszę też policzyć dla układu pionowego, bo jak już mówiłem na poprzedniej lekcji, jest tak, że w układzie poziomym zmieści się czasem inna ilość kartek niż w układzie pionowym. No i liczymy. Teraz na zmianę, czyli policzyliśmy sobie, 148, przepraszam, 610 na 148. Wyszło nam, że zmieści się około 4 użytków. Natomiast w kolejnym kroku liczymy sobie 860 przez 105 i wychodzi tutaj 8 użytków. Mnożę teraz 4 razy 8 i wychodzi mi 32, czyli tak naprawdę zmieści się na arkuszu 610 na 860. Aż 32 użytki, a 6. Co dalej? Liczymy. Liczymy ilość tych wszystkich użytków, które potrzeby, potrzebujemy wydrukować, czyli 32 tysiące, i dzielimy sobie przez tą wartość 32, które nam wchodzą na jedną stronę takiego arkusza. Wychodzi 1000, zatem zaznaczamy i przechodzimy do kolejnego pytania. Który z wymienionych programów nie nadaje się do modyfikacji grafiki rastrowej. No, można by się było tutaj zacząć zastanawiać, ponieważ o ile Corel Photopaint i Adobe Photoshop prawie każdy zna i wie, do czego służą te programy, o tyle o Adobe Firefoxie, no, już mniejsza ilość osób pewnie słyszała. Zobaczmy sobie. Co Wikipedia mówi o Adobe Firefoxie, jest to program, który był wykorzystywany, e, tworzony w ogóle przez firmę Macromedia. Ta firma rozwijała swego czasu oprogramowanie e, do, do animacji flashowych. E, natomiast ten program Firefox, Macromedia Firefox służył właśnie do edycji grafiki rastrowej i wektorowej. Zatem ten program jak najbardziej nadaje się do modyfikacji grafiki rastrowej. Jedynym programem, który, który się do tego nie nadaje, jest Autocad. No i zobaczmy sobie. O Autocadzie. Autocad jest to typowy program do modelowania rysunków technicznych w projektowaniu inżynierskim. Przejdźmy sobie do kolejnego pytania. Który z wymienionych programów stosuje się. Do złamania broszury o charakterze tekstowym. Czyli pytanie tyczy się łamania broszury, łamania tekstu. No i zobaczmy. Adobe InDesign, oczywiście jak najbardziej program dedykowany do tego rodzaju operacji. Adobe Illustrator, oczywiście można to robić w Illustratorze, łamać broszurę. Natomiast przy dużej ilości stron nie jest to raczej program dedykowany. Ilustrator bardziej nadaje się do rysowania logotypów, do rysowania rysunków wektorowych, do projektowania wizytówek, ulotek, czyli wszystkich generalnie publikacji, które mają jedną stronę. Raczej nie stosuje się do publikacji, które mają większą ilość stron, w tym przypadku do broszur stosuje się Adobe InDesign. Corel PhotoPaint służy do obróbki grafiki bitmapowej, natomiast Microsoft Excel to jest arkusz kalkulacyjny, więc zaznaczamy odpowiedź pierwszą Adobe InDesign. Wkład skompletowany metodą składka w składkę i zszyty drutem z okładką to oprawa. Składka w składkę, czyli Wkładamy jeden arkusz w drugi arkusz. Każdy arkusz jest jakby jedną składką. Czyli jeśli mamy 100 arkuszy, to układamy w stosie kartki 100, jedna na drugą. I zszywamy drutem. Bardzo popularna metoda łączenia przy wkładzie zeszytowym, przy oprawie zeszytowej. Przejdźmy dalej. Zaprojektowane wizytówki, zaprojektowanie wizytówki i wykonanie wydruku próbnego umożliwia zestaw. Czyli, co musimy mieć, żeby zaprojektować i wydrukować wizytówkę. Program graficzny na świetlarka maszyna offsetowa. No, nie jest to dla wizytówek dedykowany, dedykowane, nie są to dedykowane elementy. Program graficzny tablet. Drukarka cyfrowa, o ile tutaj, oczywiście, program graficzny, tak, o tyle, naświetlarka i maszyna offsetowa, no już niekoniecznie. Program graficzny, tablet, drukarka cyfrowa. O, myślę, że tutaj tablet nie jest aż tak bardzo potrzebny przy projektowaniu wizytówki, chociaż oczywiście może się przydać. Komputer wraz z systemem operacyjnym, tablet graficzny i skaner. Do projektowania wizytówki, skaner nie jest niezbędny, zresztą, podobnie jak tablet. I zobaczmy ostatnie pytanie. Komputer z systemem operacyjnym, program graficzny i drukarka cyfrowa. Wszystkie trzy elementy, które są nam niezbędne do wykonania wizytówki. Zaznaczamy, przechodzimy dalej. Wydruk impozycyjny należy zastosować dla. No i zobaczmy odpowiedzi. Ostatecznego sprawdzenia kolejności stronic i prawidłowości montażu. No i od razu wiemy, że impozycja to. Ułożenie użytków na arkuszu. Czyli jak najbardziej ta odpowiedź wydaje się sensowna. Zobaczmy dalej. Ustalenia kolejności drukowania kolorów na maszynie drukującej. No, impozycja do tego nie służy. Ostatecznej weryfikacji jakości wydrukowanych zdjęć. No, raczej nie. Porównania wydrukowanych kolorów z próbnikami Cmyk i Panton. No, to można raczej mówić w tym przypadku o prófie, natomiast nie o, o impozycyjnym wydruku. Czyli bierzemy sobie pierwszą odpowiedź i przechodzimy dalej. Ile form drukowych B2 potrzeba do wydrukowania 16-stronicowej, czterokolorowej broszury B5? Zobaczmy sobie, czy, czy, czy mam gdzieś tutaj rozwiązane to zadanie. Czyli B2 w B5 jest tutaj na samej górze. Formy drukowe. Pytanie o formy drukowe. No i co liczę na samym początku? Na samym początku obliczam sobie, ile arkuszy B2, czyli ile użytków B2 mieści mi się na arkuszu. Przepraszam, ile użytków B5 mieści mi się na arkuszu B2. No i jak to policzyć? B4 mieszczą się na. B5 na B4 mieści się dwa razy. B5 na B3 4 razy i B5 na B2 8 razy. Zatem, jeśli to już sobie policzyłem, notuję sobie, ile stron ma broszura. 16. Kolory, czyli drukujemy w czterech kolorach. I tak, w przypadku broszury w jednym kolorze, potrzebowałbym do tego dwóch form. Jak to liczyć? Ano, bardzo prosto. Ilość stron broszury. Dzielimy sobie przez ilość użytków, które mieszczą się na arkuszu B2. Natomiast w zadaniu widzimy, że chodzi o wydrukowanie czterokolorowej broszury. No i w tym przypadku, dla czterokolorowej broszury, liczymy sobie dalej, czyli mnożymy ilość kolorów i ilość form potrzebnych do wydrukowania w jednym kolorze. No i wychodzi 8 form drukowych. Zaznaczamy odpowiedź, i ta jest poprawna. Którą operację wykonuje się w programie InDesign, aby zamienić światło pomiędzy znakami? No, zobaczmy sobie na PDF-a, który o tym traktuje. To jest taki PDF, w którym rozrysowałem wszystkie odległości, które znajdują się w tekście pomiędzy znakami. No i zobaczmy. Mamy do czynienia z trackingiem. Tracking. To są globalne odległości pomiędzy znakami w tekście. Dalej mamy leading, czyli odległości pomiędzy liniami bazowymi dwóch wierszy, które znajdują się jeden pod drugim. Interlinia, zwrócić uwagę, że różni się od leadingu tym, że jest to odstęp pomiędzy górną krawędzią litery wersalikowej a dolno, dolnym wydłużeniem Krawędzi, litery, no, może to być wersalikowa albo, albo tekstu normalnego. No i jeszcze mamy kerning. Kerning, czyli odległości pomiędzy znakami, jak głęboko znaki wchodzą w pola znaków, swoje pola znaków. Na tym przykładzie widać tutaj, że właśnie mamy do czynienia z zachodzeniem na siebie pól znaków. Są takie pary liter, które nachodzą na siebie. Tutaj, na przykład, w tym przykładzie mamy Y i literę A. I tutaj ustawione są pola znaków, są takie, natomiast kerning y, sprawia, że ten tekst nie jest zbytnio rozstrzelony. Pola znaków nachodzą na siebie. Zatem zaznaczamy, że w tym przykładzie chodzi o oczywiście o kerning. Odbitki próbne mogą być wykonane w technologii. Odbitki próbne, czyli tak zwane prófy. Prófy wykonuje się typowo w technologii, po pierwsze, fotochemicznej, a po drugie, w technologii cyfrowej. Prófów w technologii ani polimerowej, ani fotopolimerowej, ani fotoutwardzalnej lub mechanicznej nie wykonuje się. Najczęściej właśnie w technologii fotochemicznej lub cyfrowej. Kolejne pytanie. Procesy poligraficzne możemy podzielić na. I w tym pytaniu chodzi o fazy w procesach drukarskich. Mamy fazę prepres, fazę press oraz fazę postpress. No i zobaczmy sobie, która odpowiedź nam tutaj pasuje. Procesy przygotowawcze, introligatorskie oraz wykańczające. No procesy wykańczające to są też introligatorskie, mieszczą się w fazie postpressu, więc tutaj mamy tak na dobrą sprawę dwie fazy. Produkcja form drukowych, drukowanie oraz pakowanie. <laughs> Produkcja form i drukowanie to jest faza pres, natomiast pakowanie to jest postpress, Procesy przygotowawcze, czyli prepres. Drukowanie, czyli pres. Oraz procesy introligatorskie, czyli No Ta odpowiedź ma jak najwięcej sensu. Zobaczmy jeszcze ostatnią. Drukowanie, czyli pres. Procesy introligatorskie oraz uszlachetniające, one zaliczane są do PostPresu. Zatem ta odpowiedź jest poprawna. Skład tekstu matematycznego charakteryzuje się znakami. No i zobaczmy sobie, jakie tutaj mamy odpowiedzi: relacji działań, numeracji wyliczeń, wodne pisarskie, diakrytyczne i przestankowe. Przejdźmy sobie do PDF-a dotyczącego struktury pisma, i tutaj mamy. Rozrysowane, jakie mamy elementy pisma, jak się nazywają litery, jakie mamy rodzaje liter, znaków pisarskich, ligatur, abrewiatur. Powtórzmy sobie, że ligatury to są połączenia dwóch pierwszych liter. Dzisiaj jeszcze czasem używane w tłumaczeniu, na przykład fonetycznym, wyrazów z języka angielskiego. Abrewiatury natomiast zastępują, są to symbole lub znaki może najlepiej tak powiedzieć, które zastępują nam cały wyraz, na przykład znaczek copyrightu, albo dolar, prawda, znaczek dolara. Dalej mamy cyfry, mamy różne rodzaje cyfr. Zwróćmy sobie też uwagę na cyfry nautyczne. To są takie, które nie leżą w jednej linii, czyli nie leżą na jednej linii, ale niektóre cyfry leżą poniżej tej linii. <laughs> No, i ostatnie mamy symbole. No i zobaczmy sobie. Relacji i działań. No, ta odpowiedź wydaje się najbardziej sensowna. Numeracji i wyliczeń. No nie, symbole numeracji i wyliczeń tyczą się list punktowanych i numerowanych. Wodne i pisarskie. No, znak wodny najczęściej występuje wtedy, gdy chcemy zabezpieczyć jakąś publikację przed łamaniem praw autorskich. I yy, no, zastrzec, że jest to nasz wyrób i nasza myśl techniczna lub poligraficzna. Yy, natomiast znaki diakrytyczne i przestankowe yy, znaki diakrytyczne to wszystkie litery charakterystyczne dla danego kroju, <laughs> dla danego języka. Na przykład w języku polskim są to litery O, E, C, NI, Z i tak dalej. No, Dla innych języków w przestrzeni Europejskiej z trzonu języków łacińskich. No, w innych językach też występują właśnie takie litery diakrytyczne, na przykład dla języka niemieckiego u umlaut, i tak dalej. Jeśli chodzi o znaki przestankowe, to jest najczęściej kropka, przecinek, wykrzyknik, pytajnik i tak dalej. Czyli jeśli chodzi o tekst matematyczny, relacje i działania. Kolejne pytanie. Cycero jest jednostką miar. No i przejdźmy sobie może do tego pdf jeszcze raz. No i zobaczmy. Punkt typo wynosi tyle, natomiast punkt cycero wynosi tyle. Czyli punkt cycero niejako należy do systemu miar typograficznego, a konkretniej do systemu miar didota. Zatem zalicza się on, do miar typograficznych. Miara angielska dotyczy właśnie punktu angielskiego, który jest troszkę mniejszy od punktu typo. Miara metryczna, no to milimetry, centymetry, metry itd. Przejdźmy do kolejnego pytania. Klient zamówił 20 tysięcy ulotek w kolorystyce 4 plus 4 format A6. W zamówieniu określił, że ulotki mają być pakowane w paczki po 250 sztuk. No, przejdźmy sobie do arkusza kalkulacyjnego. Bardzo proste zadanie. Rozpisujemy sobie, ile mamy ulotek wydrukowanych. Zobaczmy sobie, ile wynosi, ile ulotek powinno mieścić się w jednej paczce. No i wystarczy podzielić jedną wartość przez drugą. Wynik wynosi 80. Różnica między naświetlarkami CTP i CTF polega na tym, że naświetlarki CTP. No, powiedzmy sobie, czym są na, yy, naświetlarki CTP i CTF. Naświetlarka CTP to jest computer to plate, czyli naświetlamy sygnał cyfrowy na płytę drukową. Bardzo często wykorzystywane w y, przypadku na przykład techniki druku offsetowego. <laughs> Natomiast płyty CTF. Są to, jest to inaczej, komputer to film, czyli naświetlanie sygnału cyfrowego na film. No i zobaczmy. Wykorzystują dane cyfrowe, naświetlają płyty offsetowe, a CTF w innych technikach, naświetlają formy drukowe, a CTF formy papierowe, lub naświetlają formy drukowe, a CTF formy kopiowe. I właśnie o tą odpowiedź chodzi. CTF. To jest nic innego jak forma kopiowa, natomiast CTP to jest nic innego jak forma drukowa. <laughs> Wydajność maszyny drukującej wynosi 10 tysięcy odbitek na godzinę. I jaki czas potrzebujemy do wykonania czy wydrukowania 50 tysięcy tych odbitek? No i mam policzone w arkuszu kalkulacyjnym już to zadanie. Czyli tak, odbitek, piszemy sobie, że mamy 50 tysięcy. Wydajność maszyny wynosi 10 tysięcy. Bardzo prosta kalkulacja. Wystarczy podzielić ilość odbitek przez wydajność maszyny i wychodzi nam, że do wydrukowania potrzebujemy 5 godzin. Interlinia to odstęp pomiędzy. No, możemy jeszcze przejść sobie do PDF-a, podglądnąć tą grafikę, no i widzimy, że interlinia to jest odstęp pomiędzy wierszami. Zatem zaznaczamy i przechodzimy do następnego pytania. Arkusz A5 ma wymiary. No i te pytania niestety są są yy, no trzeba już troszkę wiedzieć na, te, na ten temat lub ewentualnie umieć sobie wyliczyć ile taki arkusz A5 ma. W poprzedniej lekcji już tłumaczyłem jak się to wylicza. Zawsze można skorzystać z tej tabeli. Powtórzymy sobie jeszcze raz. Wystarczy nauczyć się arkuszy o numeracji 10 dla szeregu A, B i C i później można sobie wyliczyć. Czyli wysokość przepisujemy tu jako szerokość, natomiast szerokość z A10 mnożymy razy 2. Miejscami, tam na czerwono oznaczyłem miejsca, w których oprócz mnożenia razy 2 dodajemy 1 mm. I w ten sposób można się nauczyć obliczać wszystkie te. Wszystkie te arkusze, no trzeba oczywiście pamiętać, w którym miejscu dodajemy ten właśnie 1 mm. Zatem, arkusz A5 sprawdzamy 148 na 210. Wskaż grupę materiałów, które należy wykorzystać do wykonania etykiet samoprzylepnych na butelki z płynem do kąpieli drukowanych techniką flexo. Właśnie technika flexo służy najczęściej do wykonywania różnych. Elementów, różnych produktów poligraficznych, które mają być odporne na działanie wilgoci, mają być odporne na wodę, itd. Tak tak najlepszym materiałem, który się do tego nadaje, czyli najlepszym podłożem drukowym, są oczywiście folie. Zatem widać tutaj, że już te trzy odpowiedzi od góry możemy odrzucić, ponieważ na pewno w technice Flexo będzie wykorzystywana folia, klej żeby etykieta trzymała się na butelce z płynem, papier silikonowy i oczywiście farba UV. Farba UV, czyli taka farba, która będzie utrwalana techniką ultrafioletową, wzmacniamy w ten sposób jeszcze wytrzymałość tej farby na właśnie folii w technice flexo. Do wydrukowania wielobarwnych widokówek należy zastosować. No i tutaj przejdźmy sobie do, do zastosowania. Mamy tutaj taką grafikę zastosowania papierów. I widzimy, że różne typy publikacji, różne rodzaje do różnych rodzajów publikacji stosuje się w druku cyfrowym i offsetowym różne rodzaje papierów. No i tak, pytanie dotyczy widokówki, więc widokówka inaczej pocztówka dla druku cyfrowego. 300, 350, dla offsetu 230 do 300, zatem ta odpowiedź będzie jak najbardziej na miejscu. Zobaczmy sobie jeszcze inne, inne odpowiedzi. Dwustronnie powlekany o gramaturze 100 i farby ze skali Panton. No to na przykład, co można by było wydrukować na takim papierze? No, na przykład katalog. Katalog na Dwustronnie powlekanym papierze o gramaturze 100 i logotyp drukowany ze skali Panton jak najbardziej tak. Albo na przykład papier firmowy, offsetowy o gramaturze 80, farb ze skali Panton. No tutaj na przykład można drukować wszelkiego rodzaju druki. Na przykład papier firmowy też by w sumie był dobry tą techniką i na tym podłożu drukowany. Objętościowe o gramaturze 120 i farby ze skali Cmyk. Czyli wybieramy sobie tą odpowiedź, ona jest jak najbardziej poprawna. Kolejne pytanie. Ile maksymalnie użytków B5 mieści się na arkuszu B1? No i zobaczmy sobie. B5 na A1 mieści, B5 na a zmieści się 16. Zatem no nie ma tutaj wielkich, wielkich obliczeń. Przechodzimy do kolejnego pytania. Które z wymienionych urządzeń stosowanych w systemie DTP umożliwi zamianę obrazu analogowego w reprodukcję cyfrową? Czyli w jaki sposób z analogowego oryginału, który występuje w postaci fizycznej, otrzymać wersję cyfrową? No, można to zrobić na pewno za pomocą skanera. Proofer y, służy do wydrukowania prób barwnych, Wydruków próbnych, zatem na pewno nie. Tablet graficzny, no to każdy wie, komputer wiadomo. Oprócz tego, w tym pytaniu mógłby jeszcze, wy mógłby jeszcze wystąpić aparat fotograficzny. Lustrzanka cyfrowa też nadawałaby się jak najbardziej do uzyskania reprodukcji cyfrowej z elementu analogowego. <laughs> Wskaźnik liczbę punktów typu, odpowiadających w przybliżeniu 300 mm. Znajdźmy sobie w arkuszu to zadanie. I ono jest w tym miejscu. No i tak, z poprzedniego, z poprzedniego PDF-a dokładnie z tego zauważyliśmy, że punkt typu wynosi 0,376 mm. Zatem przechodzimy jeszcze raz do arkusza. No i jak to obliczyć? No, bardzo prosto. Wartość 300, którą mamy podaną w zadaniu, dzielimy sobie przez właśnie wartość punktu typo. No i wychodzi około 797 punktów typu. Zaznaczamy odpowiedź 800, ponieważ chodzi tutaj w tym pytaniu o wartość przybliżoną. Podczas łamania tekstu nie jest błędem. Pozostawienie wdowy bękarta, pozostawienie korytarza w tekście, zmiany interlinii w obrębie akapitu, wyróżnienie wyrazu pogrubieniem lub kursywą. No to zobaczmy. Czyli jeśli łamiemy tekst, to co nie jest błędem? Jak najbardziej. Wdowa i bękart to są te elementy, które są błędem w tekstu. Zobaczmy sobie. Na grafikę dotyczącą zasad składania tekstu. Przypomnijmy sobie jeszcze raz, co to jest bankart i co to jest szewc. Wdowa, bo akurat nie ma na tej grafice tego przedstawionego, to jeśli mamy akapit, tutaj mamy jeden akapit, to wdowa to jakby na końcu tego akapitu występował jeden wyraz w ostatnim wierszu. I to też jest błąd typograficzny. Korytarz w tekście oczywiście jak najbardziej. Jest błędem. Interlinia, zmiana wielkości interlinii w obrębie akapitu też jak najbardziej jest błędem. Zatem błędem nie jest pogrubienie wyrazu lub y, zmienienie go na italik, czyli kursywę. Dalej. Jaka jest minimalna liczba arkuszy drukarskich potrzebnych do wydrukowania 240 stron książki w formacie. A5. Przejdźmy sobie do arkusza. No, i spróbujmy sobie odszukać, odszukać yy, obliczone już to zadanie. Czyli mamy tak: 240 stron książki i minimalna liczba arkuszy drukarskich. Tutaj mamy obliczenie. Arkusz drukarski, jak już wspominałem na poprzedniej lekcji, jest to arkusz A1. I to warto zapamiętać, warto sobie to zanotować. Obliczamy, ile A5 mieści się na A1. Wychodzi, że 16. Książka ma tyle stron, ile ma. No i jak liczymy? Bardzo prosto. Książk, czyli liczbę stron książki dzielimy przez, ile użytków zmieści się A5 na arkuszu A1. Dzielimy i wychodzi. 15. Czyli tyle arkuszy a jeden potrzebujemy do wydrukowania tej liczby stron. <laughs> Wskaż dwa podstawowe systemy barw stosowane w drukowaniu. No i zobaczmy. RGB Panton, cmyk Panton, Panton Lab, wielokanałowy HKN. No i tak. Systemu RGB w drukowaniu się nie używa, więc to odpowiedź odpada. Panton i lab. Laba się nie używa, i tutaj ta odpowiedź też jest błędna. Dlatego w druku używamy oczywiście dwóch systemów. Systemu kolorów podstawowych, czyli cmyk, kiedy chcemy uzyskać jakieś elementy, które będą wielobarwne. Natomiast yy, panton to są kolory, te farby służą do uzyskiwania kolorów dodatkowych. Najczęściej, na przykład, logotypy drukowane są. Logotypy firm drukowane są właśnie farbami Pantone, żeby odróżniały się od reszty kolorów występujących w publikacji. Kolejne pytanie. Do wydrukowania, zamówienia, potrzeba zakupić 152 kg papieru. Cena 1 kg wynosi 4 zł. Ile będzie kosztował papier, jeżeli doliczymy 23% VAT? No i odszukajmy sobie to zadanie na, w arkuszu kalkulacyjnym. Patrzmy sobie i ono jest tutaj. Czyli tak, notuję sobie ile wynosi waga papieru potrzebna do wydruku w kilogramach, 152. Cena jednego kilo wynosi 4 zł. I doliczamy 23% VAT. Bardzo proste obliczenie. Mnożymy wagę razy cenę za 1 kilo i razy 1,23. Czyli dodajemy jakby ten właśnie tą wartość tego watu. No i cena wychodzi taka, więc zaznaczamy tą odpowiedź. Format brutto plakatu wynosi tyle i tyle. Spad określony jest na 3 mm. Ile będzie wynosił format gotowego wyrobu? Bardzo ważna rzecz. Format brutto plakatu wynosi 483 na 6 na 683, czyli Format brutto to jest już format ze spadami. Zatem, żeby poprawnie odpowiedzieć na to pytanie, trzeba odjąć po 3 mm spadu z lewej i z prawej strony w przypadku szerokości, i z górnej i z dolnej strony w przypadku wysokości. Zatem, 483 odejmujemy 6 mm. O, wygląda na to, że to będzie 477. I z wysokości odejmujemy 6 mm 677. Ta odpowiedź wydaje się jak najbardziej poprawna. Koszt wydrukowania 1000 teczek w formatu A4 wynosi 3000 brutto, ile wyniesie cena jednej teczki. Bardzo proste zadanie. Wystarczy rozpisać sobie ile teczek, koszt druku, no i dzielimy jedną wartość przed drugą, wynosi. 3 zł ten koszt, wydrukowanie jednej teczki. Jedziemy dalej. Ile form drukowych należy wykonać do wydrukowania wielobarwnego dwustronnego folderu reklamowego, stosując druk z odwracaniem arkusza? No i to pytanie mamy w tym miejscu. Zobaczmy sobie, ile form kopiowych dwustronnego folderu reklamowego. Czyli tak. Notujemy sobie, że potrzebujemy, że folder ma dwie strony. Ilość form kopiowych do wydrukowania tych dwóch stron wynosi 8. Dlaczego? Z bardzo prostej przyczyny. Cztery formy potrzebne są na wydruk jednego awersu, czyli górnej powierzchni tego folderu. Natomiast kolejne cztery formy yy, składowe, formy z kolorów cmyk, będą potrzebne do wydruku rewersu, czyli dolnej części. Czyli w sumie osiem form potrzeba nam do wydrukowania tego folderu. No i dalej. W którym programie wykonamy impozycję arkusza drukarskiego? Czyli który program służy do impozycji? No i zobaczmy sobie na te programy. Adobe Distiller. Zobaczmy sobie jest tutaj. Tłumaczenie w języku angielskim. Natomiast generalnie Adobe Distiller służy do tego, żeby pliki postskryptowe zamieniać w PDF. -y. Zatem do wykonania impozycji jak najbardziej się nie nadaje. Adobe Bridge. To mamy tutaj. Jest to taka przeglądarka w pakiecie Adobe CC, czyli w pakiecie Adobe Creative Cloud. Która służy do tego, żeby wybierać sobie materiały tam używane w, w przypadku projektowania. Zatem Adobe Bridge też odpada. PDF Organizer to jest program rzeczywiście, który służy do impozycji arkusza drukarskiego. <coughs> Acrobat Reader? No, Acrobat Reader nie. Tutaj mamy wersję Acrobat Reader. Ona służy do odczytywania plików PDF. Natomiast. Do większej ilości zaawansowanych operacji na PDF-ach już, już potrzebny jest program Acrobat Pro DC. Zatem zaznaczamy sobie PDF Organizer i dalej. Jaki efekt uzyska grafik wykonując operację pokazaną na ilustracji? No, nie będziemy się rozgłębiać na tym pytaniem. Oczywiście chodzi o głębie, rozjaśnienia, przejrzystość, zamiana tekstu i dalej. Do połączenia wkładu z okładką w opławie zeszytowej, w oprawie zeszytowej, należy zastosować połączenie. Zobaczmy sobie na PDF-y. I gdzieś tu chyba miałem PDF, właśnie o oprawach. Albo nie. Może nie miałem. Może sobie tego PDF-a nie otworzyłem. No, nie mam go otwartego. Tak czy inaczej. Generalnie oprawa zeszytowa, jak sama nazwa wskazuje, najłatwiej ją skojarzyć z typowymi zeszytami, które, które są używane przez uczniów w szkołach do sporządzania notatek z lekcji, itd. No i w tych oprawach jak, naj, jak najbardziej występuje połączenie drutem. Nie nićmi, nie taśmą i nie wiskozą. Niczmi książki wiskoza, no używana jest czasem, ale też w przypadku książek, no i taśma odpada. Kolejne pytanie, ile kilogramów netto papieru o takich rozmiarze i gramaturze 100 zużyjemy do wydrukowania 2000 plakatów B2? Przejdźmy sobie do obliczeń, no i odszukajmy sobie to zadanie, czyli mamy papier 700 na 1000, gramatura 100 gram na metr kwadrat, no, i plakaty drukujemy w rozmiarze B2. No, i znowu, trzeba sobie w tym pytaniu w jakiś sposób no, wy wydestylować, ile wynosi taki plakat. Można to obliczyć, no albo nauczyć się tego na pamięć. Wcześniej już pokazywałem tabele z szeregami A, B i C. I tak. Rozpisaliśmy sobie tutaj dane, czyli wszystkie dane mamy tutaj. W dalszym kroku, co robimy? No, po obliczeniu widać, że generalnie na papier o takim rozmiarze plakaty B2 zmieszczą się no, w ilości dwóch czy jednego. No, zobaczmy. W układzie poziomym 707 na 1000, tutaj się zmieści raz, natomiast tutaj 500 na 700, no, zmieści się też raz, czyli w zasadzie jeden. W układzie pionowym, czyli 500 na 1000 wchodzą dwa, natomiast 707 na 700, no niestety nie wejdzie ani jeden. Zatem B2 na ten format wejdzie, wejdą, wejdzie jedna B2, czyli jeden plakat na jednym arkuszu drukujemy. No i tak, liczymy sobie e, pole powierzchni jednego, metra kwadratowego tego papieru i wynosi 0,7 mm. Bardzo ważne, żeby milimetry zamienić na metry przy obliczeniu. Dalej liczymy sobie wagę jednego arkusza. No i tutaj 0,7 razy 100 gram, czyli pole powierzchni razy gramatura wychodzi nam waga w gramach, czyli tyle będzie ważyła jedna kartka 700 na 1000. No i co dalej robimy? Dalej Liczymy sobie wagę, znaczy ilość plakatów razy waga jednego arkusza. No i wychodzi nam około 140 tysięcy gramów. Zamieniamy gramy na kilogramy, czyli dzielimy sobie przez 1000. No i, no i odpowiedź wynosi 140 kg. Niestety w tym pytaniu nie ma takiej odpowiedzi. Dlatego na czerwono tutaj zaznaczyłem o co biega pytającemu. Prawdopodobnie ktoś, kto okładał to pytanie, doszedł do wniosku, że zmieszczą się dwa plakaty na ten papier. No jak widać nie zmieszczą się, no, ale zostawmy, niech już będzie, że wejdą dwa. Zatem tą wartość, czyli tą ilość 140 kg, dzielimy sobie na dwa i wychodzi 70. I tak powinno być rozwiązane to zadanie, chociaż widać, że nie jest ono poprawnie sformułowane. Pełnokolorowy arkusz formatu A2 zadrukowany obustronnie oznacza się. Czyli arkusz zadrukowany obustronnie. Pełnokolorowy. Czyli jeśli byłby to arkusz zadrukowany na przykład w jednym kolorze, powiedzmy czarnym i kolor tła, no to wtedy mamy 1 plus 1, jeśli byłyby na przykład dwa kolory użyte, to wtedy było 2 plus 2, natomiast pełnokolorowy 4 plus 4. <laughs> Przedostatnie pytanie. Według sposobu obserwacji oryginały dzielimy na? No i posłużmy się przygotowanymi grafikami. Co to są oryginały? Można sobie przeczytać. I bardzo ważna rzecz, czyli klasyfikacje oryginałów. Klasyfikacja oryginałów. Cztery podstawowe klasyfikacje. W tym pytaniu akurat chodzi o sposób obserwacji. No i widać tutaj, że według sposobu obserwacji mamy nieprzeźroczyste oraz przeźroczyste, czyli transparentne oryginały. Zawsze zatem chodzi o te, czyli refleksyjne i transparentne. Refleksyjne, czyli że światło się odbija, natomiast transparentne, że światło przechodzi przez oryginał. No i widzimy, że w kolejnych. Yy, odpowiedziach podane są inne, yy, inne kla, kla, kf, klasyfikacje według charakteru obrazu, czyli tutaj widać, że akurat tej odpowiedzi nie ma, natomiast mamy jeszcze klasyfikacje według barwności, czyli jednobarwne i wielobarwne. Dobra, zaznaczmy sobie tą odpowiedź. Przejdźmy do ostatniego pytania. Do wydrukowania zamówienia. Klienta trzeba naświetlić 8 form drukowych. Koszt naświetlenia jednej formy wynosi 40 zł, ile będzie musiał zapłacić klient za wszystkie naświetlone formy drukowe. No nie wiem nawet, czy przechodzić do arkusza i szukać y, odpowiedzi na, na to pytanie, ponieważ obliczenie tego zadania jest naprawdę. Banalnie proste, chyba jest to w tym miejscu. Tak, to zadanie jest związane w tym miejscu. Czyli tak, piszemy sobie, ile mamy form drukowych, piszemy sobie, ile wynosi koszt naświetlenia jednej formy, no i całe obliczenie polega na pomnożeniu tych dwóch wartości przez siebie. Wynik 320, kończymy test, no i udało się uzyskać 100%, zatem można sobie jeszcze raz popatrzeć na te wszystkie pytania i je dokładnie przeanalizować. To tyle w dzisiejszym filmie. Bardzo dziękuję za uwagę. No i zachęcam do oglądania pozostałych filmików. Proszę też o, jeśli ten materiał był dla Ciebie pomocny, proszę o łapkę w górę i subskrypcję kanału. Dziękuję za uwagę.